Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym seminarium. Przy niektórych bardzo ważnych wystąpieniach zaczynam od takiego cytatu. Czas teraźniejszy i czas przeszły są być może razem w czasie przyszłym. A czas przyszły zawiera się w czasie przeszłym. Większość Państwa zna Eliota i jego poezję. To, że my jesteśmy dzisiaj tutaj i to, co Państwo będą robić w przyszłości, niewątpliwie zaczęło się bardzo dawno temu. 50 lat temu powstała Katedra Biochemii, nazwana Katedra Biochemii Technicznej na Politechnice Łódzkiej i była to pierwsza, była to pierwsza katedra na uczelniach technicznych założona przez pana profesora Galaska. Potem chciałem pobrać panią profesor Pawlenowską, która jest jedną z pierwszych absolwentów Katedry Biochemii Technicznej. Witamy serdecznie. Jeszcze paru profesorów jest w tej katedrze, ale ja będę kontynuował dalej nasze to moje wystąpienie, rozpoczęcie tego dzisiejszego seminarium. Instytut Biochemii Technicznej powstał w połączeniu Katedry Biochemii Technicznej czy zakładu z Katedrą Odżywek i Witalizm. 70. Mama jest. Mama jest. Siostra też jeszcze. Siostry mąż przyjedzie. Chyba siostra poszła do niego. Pomyślałem sobie, że jubileusze się obchodzi wspaniale, ale dlatego ten cytat na początku przytoczyłem, bo chodzi mi o to, żeby patrzeć w przyszłość. I pomyślałem sobie, że zrobię coś dla Was, dla młodych ludzi. I pokazać bym chciał jak najwięcej z tego, co przez te lata zostało również zrobione w Instytucie. Chciałbym, żeby można było posłuchać tych, którzy kiedyś pracowali w Instytucie, czy studiowali. Chciałbym też, aby Państwo zobaczyli nowe kierunki zarówno biochemii, biogospodarce, jak i biotechnologii, bo tak zmienia się nasz Instytut, zmieniają swoje zakresy i działania. Mówią mi, że już po ponad 2000 absolwentów z naszego Instytutu, biorąc pod uwagę inżynierów i magistrów inżynierów. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ten Instytut promieniał również na zewnątrz. Nie wiem, żebyśmy wierzyli w uczelniach technicznych, na uczelniach technicznych, to w zasadzie tworzyliśmy biotechnologię. A bardzo technologią wychodziliśmy do Europy. A to nie jest to, co dzisiaj, że Państwo idą, kupują bilety, wyjeżdżają. Za czasów naszych to było po prostu niemożliwe. A przynależność do jakiejkolwiek organizacji europejskiej była po prostu utrudniona. Niemniej profesor Galas zdecydował, że jako biotechnologii Working Group podpisujemy założycielski Europejskiej Federacji Biotechnologii. W lipcu będzie kongres 35. Europejskiej Federacji Biotechnologii. Ale przypominam znów Państwu mój cytat na samym początku. Możemy sprawozdawany inaczej przez Jeffersona, który mówił, że fajnie się mówi o przyszłości, ale lepiej marzyć o przyszłości. I chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić jednego z absolwentów naszego wydziału, naszej uczelni, pana doktora Sławickiego. Witam serdecznie. Mikołaj, dzięki jeszcze. Wszyscy zaczną oklaskiwać, że do nas przybyłeś z daleka. Serdecznie witam mamę Mikołaja, która do nas przybyła. Siostra ma gdzieś dojechać. Jest siostra też.
Także witam obie panie wśród nas na tym seminarium. Młody, utalentowany człowiek, znany naukowiec na całym świecie, ekspert jednym z najnowszych odkryć biotechnologii, jakim jest CRISPR-Cas9, który był dokładnie. To dr Mikołaj Słowicki, absolwent IFE. Pamiętam, jak zdałam egzamin magisterski. Ja mówię, Mikołaj, nie pytam cię żadnej biochemii, żadnej biologii molekularnej, bo wiesz wszystko, ale ty masz być też inżynierem. A z inżynierii to u ciebie jest ciężko. A Mikołaj mówi, oj, strasznie. No i w tenże sposób doktor inżynier Mikołaj Słowicki zrobił doktorat w Maxie Plancku, potem postdoc w Heidelbergu, pewnie sam o sobie powie i jest uznawany w tej chwili za jednego z najlepszych ekspertów od CRISPR. Mikołaj, bardzo cię proszę, powiedz nam, co to jest, tak abyśmy mogli się dowiedzieć jak najwięcej. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Dziękuję bardzo za to powitanie i ze względu na to, że o nauce myślę i mówię w języku angielskim, także niestety, znaczy myślę, że bardzo dobrze, postaram przedstawię ten seminar w języku angielskim, gdyż brakowałoby mi słownictwa. Ale jeśli chcecie zadać jakieś pytania, to może być to po polsku albo po angielsku, tu nie ma problemu. Okay, so today I would like to tell you about the CRISPR technology, which is believed to be the biggest biotech discovery of the century, and I would like to introduce you the mechanism and the application of this wonderful and very powerful technology. And first, after graduation from Technical University, for all my post Technical University life, I was interested in function. And I was interested, I really wanted to figure out which genes are involved in different processes. So as you might know, there are 25,000 of genes, and many genes are still not characterized, and we still don't know what are their functions and what are they really doing. So during my PhD in Frank Buchholz's lab at MPI CBG in Dresden, I was mainly driving the project of figuring out novel genes involved in double strand break repair according to DNA according to the template, but as well I was involved in several different projects dissecting the synthetic interactions to p53, cell cycle apoptosis, and ESL differentiation. And then what professor also missed, I went traveling after my PhD for one and a half year, and then I moved to Heidelberg, where I move on with the functional genomics studies and more focusing on medical applications. And right now I'm in the Cancer Research Center in Heidelberg, where I dissect the regulation of regulatum of CD20 and CD38 and p53 network in lymphoma. And to one of this project I will come back. So, but the focus of today's lecture is the CRISPR. So CRISPR stands for Clustered Regulatory Interspaced Short Palindrome Repeats. And this is the cover of Nature 2 weeks ago, which is emphasizing that this technology is revolutionizing different fields of science and technology. And today I would like to tell you I would like to explain you why bacteria and archaea evolved this technology. I would like to introduce to the components of the system, tell you what are the advantages about this technology, why people are so crazy about this tool,
what are the molecular tools that are based on the system, what are already the practical applications that that people are using it. And of course, new technology, especially such a powerful, is raising certain ethical issues, which I would like to briefly discuss with you. And I will wrap up with some influence on the pop culture of this technology. And yeah, so let's get it started. So CRISPR is the immune response of bacteria. It's the adaptive immune response of the bacteria. And for me, it was unbelievable that bacteria is such a simple organism, and only a few years ago we discovered that one can immunize bacteria to the infection, to the bacteriophages. So this is something that works as following. When the bacteriophage is infecting the bacteria, is injecting its nucleic acid, which then might be processed and get integrated within the genome of the bacteria. And this serves as a kind of a memory of the system. And whenever next time the bacteriophage is infecting the bacteria, this is a kind of memory, a handle which will drive the endonuclease, the scissors. They will be getting assembled, and then this will cause cutting of the genome of the bacteriophage. And this is an example of really beautiful story how the basic science is revolutionizing the applied science. And if you want to know about the story, how this was really solved, I just have a look on the review which was published this year in Cell by Eric Lander, The Heroes of CRISPRs, which is kind of following a very detailed history of the discovery. And basically today I will focus on one of the components of the system, which is basically here, which is involving the cutting of DNA within the scissors. So there are two components of those scissors: the handle, which is the gRNA, and the scissors itself, which is the protein Cas9. And together, for a shortcut, this is all called CRISPR. So you have the protein, this is the endonuclease, and you have this handle, gRNA, and this handle is driving, is determining the specificity where this protein should go. So what really happens is those two things are assembled together, and the Cas9 is scanning the DNA in search for pump sequence. The protein that is used in most applications is derived from the Streptococcus pyogenes, and it's recognizing the pump sequence, which is very short, is NGG. It's scanning without unwinding the DNA for the NGG motif, and then whenever it comes across it, it unwinds DNA, and it's probing whether the sgRNA is having a perfect match to the target sequence, and only in case it happens, both strands of DNA are cleaved, and it results in a double strand break. So basically, the whole CRISPR system are the scissors, and right now I will focus on the eukaryotic cells. In eukaryotic cells, the double strand break it's not tolerated. It can cause the death of the cells. So the cells has to be able to cope with it. And the eukaryotic cells evolved multiple of different repair mechanisms, but the most two relevant ones is the non-homologous end joining, which basically after the double strand break, those strands are resected and ligated, and usually this pathway is error prone. So it introduces certain changes within the sequence. It's very efficient, but it's error prone. It's not very precise, leading to some deletions or insertion in this region. So basically, what it results when those scissors are cutting within the gene of the interest, it would result with the certain deletions, which lead to the shift of the reading frame and to premature stop codon, and resulting with the loss of function for this locus.
And this is what usually happens. This is the most efficient way of doing the knockout within the cell. But there is also another pathway, the homologous recombination, and this pathway, depending from the cells, it has far much less efficient, but it can be even up to 5% of the repair in certain settings. This is where one is delivering the template for the repair. The template has to be perfectly homology to the DNA around the break, and then this break will be repaired according to these matrices. And then this results in a perfect repair, and this also gives the option to really insert something within this site of the damage. And this is a very start of the following of the system, because and people do focus on this is the Cas9 protein, do focus on the Cas9 because it's appeared to be super efficient and super specific. But there are also some other systems like CPF1, which was recently discovered in Zhang lab, which is different protein, which is causing also double strand break, but the ends are sticky in as a difference to the blunt end of the Cas9 protein. So this is also to emphasize that there are still multiple different proteins out there. 40% of bacteria do have the CRISPR system, and many of those systems are not really well, they are not known and not characterized. So there is also multiple things to explore there. Okay, but beforehand we also had certain tools that could be used for genome engineering, and people were using the zinc fingers and the TALENs nucleases. We basically were doing the same. One could introduce to those tools to the cells, and one could introduce the double strand cut. But CRISPRs are different. They are outperforming everything that we knew before. They are far much more efficient, far much more specific. They are faster and cheaper. So, for example, the TALEN, which is far much cheaper than the zinc finger, costs around $4,000, and it takes around 8 to 10 months really to derive a nice efficient TALEN and to characterize. CRISPR costs $20 to $40 to reprogram it, and it takes weeks to really make the system working. Despite the fact that the Cas9 itself it's very efficient, there are also many attempts to make it even more efficient. So this is a figure from the Katie Youth paper who tried to make Cas9 high fidelity Cas9. So he mutagenized few residues within the Cas proteins, and basically. So here, with the very sensitive methods called GuideSeq, he was investigating what's the on-target effect efficiency and what's the off-target effect of this protein. And basically, he compared the white type, which is in white squares, the high fidelity Cas9, which he derived, and the control system. So the control sequence, there was no cut, and this is the background, which we cannot detect further whether there was any modifications or not. So, and here, there is a comparison of the on-target effect here. So you see that the high fidelity Cas9 is cutting as good as the wild type Cas9 to very, very nice efficiency. And this is the control, which is there due to the mistakes within the sequencing. And then there are several sites that are scanned the wild type Cas9 was causing a cut, and there is no detectable off-target effects of the high fidelity Cas9. This is just to show that despite the fact that this protein is very efficient, one can also engineer it to make it even more efficient. And this is my first experiment
that I did already like 2 years ago with this CRISPRs, where I targeted one of the surface molecule on a B cells. So I designed two guides. One was targeting the surface molecule CD20, and the other should not target anywhere as a control. And this is the histogram of the FACS analysis. So here you see the intensity of the surface molecule on X axis, and on Y axis this is just the histogram of the normalized counts. So in green there is you see that those cells, these populations of the cells, do not have expression of the CD20 on the surface, which means they lost this expression after infection with the CD20, in comparison to the non-targeting control. And then this was validated with the sequencing, that here we are looking for different deletions. So here we have the PAM sequence, GGGN. Here is the guide RNA, and the cut usually happens 3 to 4 base pairs downstream of the PAM sequence. So here there was a cut, and this is the frequency of the deletions within this region. So you see that the deletions really happens around the predicted cut site. So just to briefly explain you a little bit about my project and why I'm interested within the CD20. So CD20 is a molecule on the B cells, and it's there on the healthy and the malignant B cells. And it's what's really makes it very, very attractive to study is that this is the target for targeted therapy that is already used in the clinics, which called rituximab. Rituximab do bind to the CD20 and kills those cells. And the more cells do express CD20, the more efficient is rituximab. So the questions that I'm asking in my current project is trying to figure out whether we could modulate the levels of CD20 and whether we could make those therapies even more efficient in a combinatorial settings. And I'm always trying, I'm very interested in a functional genomic setting, so I'm using those tools in order to find out the genes which are involved in the modulation of the levels of the CD20. And the way that this is done, since CRISPRs are so easy and cheap to do, there are already libraries that are targeting all 25,000 of human genes, targeting, making a knockout. And the trick is that you just introduce one CRISPR per one cell. In every single cell, you do a targeting of different gene, and then you apply a certain selection pressure in order to find out genes that you are interested in. I'm interested with the CD20, so basically what I did FACS sorting of genes that are decreasing the levels of CD20 or increasing levels of the CD20. And then with the help of next generation sequencing, I just counted which gRNAs are enriched in one of those populations, and this is how I'm using this tool. So as I told you, the Cas9 is very efficient in cutting of DNA, so it's a very efficient molecular tools. But one of the first things that people did, and this was initiated by Jonathan Weissman from UCSF, they broke those scissors. They kind of said, okay, we can use it, the Cas9 proteins, to deliver something to the specific place in DNA. And we could just attach some other things to this protein. So those broken scissors do not cut; they are just a shuttle to deliver something to the proper place. And this was used by fusing for example, to the CREB domain to repress an expression. Then you just have a kind of a knockdown. One can also activate a gene of the locus to do the overexpression with this protein. One can, for the first time, we have also a tool to purify a specific place, a specific locus, genomic locus. We can image a certain place, and this is what I told you, I'm using it for screening technology, but it can also be using for gene tagging. You introduce the cut
of your endogenous protein and introduce the tag in order to follow this gene. So basically, this set of the tools is based on a functionality of those scissors, and this set of the tools is predominantly based on the broken scissors. So this is a kind of a shuttle there. And there are the ultimate source of all the CRISPR tools is Adgen, and there are plasmids there that are for use in mammalians, bacteria, C. elegans, yeast, Drosophila, plant, zebrafish, and Xenopus, and many more, probably coming soon. And Adgen already shipped, I think, 60,000 different CRISPR shipments around the world. And it's really, it's a kind of a platform for sharing different constructs. And it's available for all academia, almost for handling fee. So it's very efficient way of sharing the construct. And I think part of the revolution came that all the CRISPR constructs were available straight away on this platform. Okay, so I'm working predominantly with eukaryotes, but those genes, this system is also used in prokaryotes. Apparently, despite the fact that the CRISPR system was really first identified in prokaryotes, the applications in the prokaryotes are a little bit lacking behind the eukaryotes. So there is also a lot of space for the improvement. But there are already some interesting applications there. So first of all, one of the basic modifications of prokaryotes is to use the recombineering. But the recombineering is not always very, very efficient. So many strains of the bacteria do not really cope with the double-strand break. After introducing of the double-strand break, the non-homologous end joining pathway is not efficient in those bacteria, and those bacteria die. So in this publications, they use it as a kind of a screening tool to enrich the recombined bacteria and to deplete the ones that didn't manage to recombine, making this process far much more efficient. Prokaryotes are very interesting to work with because, I mean, some of them, 40% of bacteria, would have the endogenous CRISPR system, which can be used there already. One can provide the CRISPR system from somewhere else, but one can also try to employ the CRISPR system already there that is in the bacteria. The challenge is that many of those CRISPR clusters, as well as Cas proteins, are not characterized right now. They are not characterized very well. But also means that what the one can find in their own bacteria some other interesting properties of different Cas proteins. And in some subspecies of bacteria, certain repair pathways can be exploited. And there are two examples where homologous directed repair was employed or in another where alternative end joining was employed to deal with this double strand break and to modify the bacteria as one expects. I think a very very interesting application in bacteria is the transcription repression, and this was shown to be working in bacteria where you just break the scissors and you repress a gene of the interest. What I think would also work, but I didn't find a publication till now, the transcription activation in bacteria. And especially those two tools, they are really giving a different set of the tools for engineering, for fine-tuning of different microbes in order to really, especially for different biotechnological processes where you can modulate the levels of certain output that you really would like to have. Okay, so coming to applications of this tool. So this also comes from this Nature two weeks ago, and one of the article was named CRISPR Zoo, and today I would like to discuss with you some interesting applications of this technology, which already happened. So first of all, here let's start with the egg.
So you might know that 2% of the populations is allergic to the egg protein. And most of our vaccinations are coming from egg. So those 2% of the populations is not really able to make use of those egg-derived vaccinations. And there are only 4 proteins within the egg that make people allergic, and we know those proteins. And with the CRISPR technology, it's relatively easy to just do a knockout of those 4 proteins and to make those vaccinations available for all populations. And you might have heard that in the last few years, there was a huge problem with the loss of the honeybees because the honeybees were very sensitive towards parasites, and those honeybees were dying, and people are working to make the honeybees resistant to those parasites. And then within the last 4 months, there were 2 interesting papers to make the female mosquitoes sterile within the construct called gene drive. So mosquitoes are the insect that is killing the vast majority, many humans every year, and within this construct, we could very specifically, very precise, get rid of only subspecies of the mosquitoes that are causing the malaria, and just wipe up malaria out of our agenda for diseases. And of course, there is a some ecological challenge here because those would be the animals, the modified animals with the gene drive that one would have to release to the to the environment. But one have to really remember that every year 500,000 of kids are dying due to malaria. So we have currently tools really to tackle this issue, and what we will do, probably we should discuss with it. And now I would like to stay a few minutes with the pig, because there's a lot of things happening within the pig. So the Chinese company made a mini pig, which was initially designed for as a research tool for as a model research tool, but this year they announced it that they will start selling it as a pet. So for $1,600, you'll be able to buy a mini pig, and this company claims that in few years, well, probably not few years, maybe in a year, you'll be able to choose what color of the pig you would like to have. So 15 years ago, there was a big hype about using the xenotransplantation to breed, to take organs from the pig. Pig is an ideal donor for many organs because of the size and the anatomy, and there was a lot of work really prepared for this, and this was. And it was, but then FDA decided to stop it because it was discovered that in a pig genome there are multiple of different retroviruses. So and then there was a danger that by giving an organ from the pig to a human, then we make a human a kind of an incubator for new viruses, and we don't know what might happen. So one of the things that was done in a relatively easy way with the CRISPR technology, all those 62 retroviruses were inactivated in almost single experiment, which would not be possible with any kind of other technologies. And they are further modifying the embryos of those pigs in order to reduce the triggering of the human immune response. And this research is led by probably my CRISPR guru, probably my favorite CRISPR researcher, George Church. He's not only following this research, but he has also other interesting, more crazy even ideas. He would like to reintroduce the woolly mammoth, which would be based on the Indian elephant. He would like to CRISPR in the mammoth genes into the Indian elephant and then release it to Siberia, because there is a lot of place there that we could
recreate something that we kind of took away from the Earth. Okay, and then this technology is raising certain things, there's also certain opportunities and dangers in modifying humans. So I think the first applications that the CRISPR technology will be used for blood diseases. For example, like sickle cell anemia. This is the model that you can remove the sick cells from the blood cells. You can repair them with the CRISPR technology ex vivo, and then you can return the repaired cells to the patients. And it is believed that next year the clinical trials would start based on this CRISPR technology. Another possibility is we know that there are certain genes that are causing certain disadvantages for humans. For example, the most well-known is the BRCA1, which is dramatically increasing the risk of cancer. And right now, we could have a tool in order to repair those broken genes. We know how the sequence should work, should look like. And then maybe you've heard it that last year in summer, the first CRISPR experiments were done in China on a human embryos. And then 6 weeks ago in UK, they made a first approval for the CRISPR experiments in a human embryos in a Crick Institute, where they want to investigate the embryogenesis of humans. So they're allowed to grow those embryos for 14 days, and they would like to understand the initial steps of embryogenesis. And yes, so would it lead us one day to the CRISPR babies that we'll have to deal with it? Potentially. And this is the survey that was performed in USA. So first, they ask people whether they would agree that the baby should be genetically modified in order to reduce the risk of the serious diseases. And then 50% of the asked people said yes, they would support it. And then on the other hand, they ask how many people would agree to genetically modified baby in order to make it more intelligent. And then most majority, 83% of people were against it. And of course, there is no single intelligence genes. There are multiple of them, and we don't know them. But those are the things that probably we would have to think about. And at least, yeah. And the CRISPR funding for the CRISPR research is boosting. Despite the fact that there are still not clear patent situation, that East Coast versus the West Coast in USA is there are two conflicting patent applications there, which probably will be not clear before the November this year. Industry nevertheless is investing tons of money into this technology, since it will really bring, it has a great potential, which I hope I managed to convince you till now. Okay, so this brings me to the influence of this technology on the pop culture. So on left, probably you know Game of Thrones. So we shouldn't be probably afraid about the winter, but brace yourself, CRISPR is coming. It will change, it is changing the science. It will change also a lot of aspects of life. And then I brought two the CRISPR jokes. If you genetically edit the lettuce genome, you can make it CRISPR. And the only way to understand the Donald Trump hair is by using the molecular scissors CRISPR, because otherwise it's impossible to understand. Yes, so just to sum up. So I wanted to show you that the CRISPR system was there. It was there for ages. We just didn't know. It's the adaptive immune system of bacteria and archaea. What we refer usually to the CRISPR is there are two components, the Cas9 and the sgRNA.
The Cas9 is the cutting scissors. The sgRNA or gRNAs are the handle which drags the Cas9 to the proper place. It has tremendous advantages, and for during my scientific life, I haven't seen such a hype, so it's very, and some of this hype is well justified, because this technology is so easy and so cheap, and it works in every single model organism that it was checked. It works in vitro, it works in vivo. It's it's very robust. It's efficient and specific. Based on this technology, there is also a variety of different engineering tools that one can really base. One can not only cut, but repress, activate, and the screen of the genes. And it already there to have different applications in basic biology, multiple different discoveries. We'll understand the function of many genes far much easier and faster, biotechnology and medicine. And of course, new technology brings certain ethical issues, which we have to discuss, inform, and probably some of them will be regulated. But the CRISPR is so much fun. It's because there is so much progress there. It's so easy, so nice to be excited about this. I will don't tell you more jokes about this because they will get edited. So so this brings me to the acknowledgements. So currently I'm at NCT, which is part of DKFZ. This is the building in Heidelberg, in a campus in around the river. I'm in Torsten Zenz's lab, and this is our lab. And then I'm open for any questions in English or Polish about the CRISPR and the CRISPR technology. I'm very happy to discuss it. Dzięki Mikołaj za ten wspaniały wykład. Państwo widzieli, chłopak jest cały CRISPR. To myślę, że będzie wiele pytań. Tak patrząc na to, co przedstawił nam Mikołaj, to jest, nie wiem, we could eliminate diseases. Okay, why not? We can quickly alter DNA. Wszyscy się zgadzają. Proszę bardzo, jakieś pytania? Ja myślę, że są. Przyznam się szczerze, że odkąd się pojawiły informacje na temat tej bardzo nowej technologii, szczególnie atrakcyjnej, no staram się śledzić w miarę moich możliwości czasowych najnowsze doniesienia na ten temat i nawet dzisiaj Gene Highlights podano bez na razie publikacji, że wykorzystując tą technologię będzie można bardzo skutecznie eliminować HIV tak. z komórek T limfocytów, a poprzez właśnie knockout specyficzny i będzie to znacznie skuteczniejsza metoda niż wszelka lekoterapia. Tu się bardzo zgadzam, to nawet mój szef z doktoratu, Frank Buchholz, on zajmował się on stworzył rekombinazę, która wycinała HIV z genomu. I ta praca trwała 10 lat i udało mu się. Z CRISPR-ami dużo łatwiej jest zaprogramować, żeby wyciąć... Tak, żeby wyciąć i tak. Oni wzięli komórki krwi od pacjentów i po prostu wycięli HIV providers. Natomiast takie pierwsze zastosowanie w odniesieniu do bakterii wykorzystywanych w mleczarstwie, to było odpornienie je na wirusy, które oczywiście są bakteriofagi, są niesamowitym nieszczęściem wszelkich mleczarni, dlatego że infekcja wirusowa jest związana z zatrzymaniem produkcji i dokładną, bardzo precyzyjną dezynfekcją i to jest zawsze skuteczne. Także ta metoda, wychodząc od źródeł nawet i pochodzenia całego tego, powiedzmy, systemu, polega na tym, że
ten wirus, który, tym wirusem, który jest szczególnie dotkliwy dla danej jego procesu mleczarskiego, infekuje się bakterie produkcyjne i one się uodparniają w ten sposób na tego wirusa. Także to jest takie jedno z pierwszych zastosowań. Natomiast odnośnie tych komarów, to też jest kwestia kontrowersyjna, dlatego że używając tą technologię, my możemy komary zupełnie wyeliminować z natury. Są już konstrukcje w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem Zika w tej chwili. Są już skonstruowane komary i to chłopcy, a nie dziewczynki. Chłopcy mają uszkodzenie, ja nie będę się wdawać w szczegóły, w genomie. I ich plemniki powodują zapłodnienie komarzyc, które one tylko oczywiście nas gryzą, ale potomstwo już nie może przeżyć. Także tego rodzaju konstruowane, już zmodyfikowane samce komarów są rozprzestrzeniane w Brazylii w pewnych regionach. Zresztą Brazylia jest w tej chwili ze wszech miar interesującym regionem, ponieważ ma być tam olimpiada. I ta olimpiada staje pod znakiem zapytania. Dlatego, że kobiety się obawiają tam jechać w ogóle, żeby nie być ukąszonymi przez te komary i w związku z tym potem, żeby nie cierpiało z powodu mikrocefalii, powiedzmy, ich potomstwo. Także jest to taka kwestia dosyć bardzo poważna w obecnej chwili. Odnośnie inwestycji, to też całkiem ostatnio przeczytałem, że Bayer w ciągu najbliższych 5 lat zainwestuje $300 milionów w rozwój tejże technologii. Tutaj jest znowu, też czytałem o procesie, który się odbywa między Jennifer Doudna i niejaki Zeng. Feng Zeng. Oni się ze sobą sprzeczają. Oni mają, tak, tak. W tej chwili jest proces, który będzie długotrwały. Kto będzie właścicielem tej technologii? Tych patentów jest bardzo wiele już i to jest bardzo szczególna kwestia. Ja tutaj mówię, że ochrona własności intelektualnej może pochłaniać fortunę. Ja nie wiem, czy tutaj na pewno niewielu z nas na tej sali uczestniczyło w wykładzie otwierającym zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Łodzi, gdzie niejaki Piotr Komczyński, który wymyślił Triligent, czyli odczynnik Komczyńskiego do preparaty DRNA, opowiadał, ile on musiał pieniędzy wydać, żeby wynająć odpowiednich prawników i oczywiście zabezpieczyć to własność intelektualną. Także tutaj też w tej dziedzinie będzie bardzo wiele kwestii natury takiej etyczno-moralnej. Te kwestie już się pojawiały, dlatego że teraz troszeczkę się uspokoiła sytuacja, ale był moment w ubiegłym roku, kiedy to najtęższe umysły świata z zakresu biologii molekularnej zamierzały zorganizować konferencję analogiczną do tej, która była w 1975 roku w Basilomar w Kalifornii. Tamta konferencja była zorganizowana z tego względu, że nauka osiągnęła ten poziom, że osiągnięcia mogłyby się wypchnąć spod kontroli. I nawet były sugestie, żeby zakazać pracy z rekombinacją DNA. Podobna sytuacja jest teraz. Ludzie się poważnie obawiają tej technologii, dlatego że ona może prowadzić do wielu nadużyć. Te takie ładne dzieci CRISPR, prawda, one są całkiem prawdopodobne. I to według mnie nie powinno w tym kierunku absolutnie zmierzać. Także ja tyle tytułem komentarza. Natomiast bardzo mi jest miło dowiedzieć się, że w tym właśnie pracujesz. I że jesteś w związku z tym, z technologią, która jest niewątpliwie największym odkryciem tego wieku. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że zająłem czas. Moi kochani, te seminaria są głównie dla Was, a ten boom na CRISPR-a to w zasadzie się zaczął jakieś 3-4 lata temu, a przedtem chociaż to zostało opisane w latach 80. czy 90. już, że jest taki system. Także proszę zauważyć, że to parę lat gdzieś tam w badaniach podstawowych się pojawia, a potem jest dalszy rozwój, nowa technologia i dalej nie wiemy, czy się bać, czy akceptować to wszystko. New Yorker
ostatnio napisał, że w zasadzie naukowcy za mało dyskutują, za mało są rozważni w tym wszystkim, ale to jest to podejście takie etyczne do tego. Natomiast technologiczne to jest coś innego. Ja mam takie na początek pytanie. Czy to Protein Associated, ten CAS, to 9, to znaczy, że ten system ma więcej jakichś białek, czy to jest jakieś takie jedno najbardziej specyficzne białko, które jest związane z tym? To jest 9 białko. CAS 1 i 2 są CAS 1, 2, 3 są zaangażowane właśnie w stworzenie tej pamięci mikroorganizmów i później są w ogóle trzy różne systemy CAS. CAS 1, CAS 2, CAS 3. CAS 2, CAS 9 jest członkiem systemu drugiego. Jest to najprostszy system, który bazuje tylko na jednym białku i tylko na jednym sgRNA. Pozostałe systemy bazują na kilku białkach. To też byłoby ciekawe, ale jest dużo trudniejsze do przeniesienia do innego systemu. Także Cas9 jest najprostszym systemem, jaki znaleźliśmy. Chociaż jest problem, że Cas9 jest trochę duże i nie, prawie się nie mieści, jest na granicy, żeby się zmieścić w niektóre wirusy, które używamy jako środki transportu. Tak. Także CPF1 na przykład jest 20% mniejsze i to mogłoby mieć duże znaczenie, że jest mniejsze. Poza tym ludzie próbują zmniejszyć te białka, używając inżynierii białkowej. Struktura jest znana tych białek? Tak, Cas9 było skrystalizowane, myślę, że z jakiś rok temu. I wiemy dokładnie, jak sgRNA się łączy, gdzie i to było. Tak, zdecydowanie. Myślę, co tu jeszcze zapytać, bo już była taka cisza, ale że to za Państwa chciałbym zostawić tą możliwość. Proszę bardzo. Polecę z mikrofonem. Bardzo zależy, są różne metody. To, co jest praktycznie teraz bazujemy na 20 latach doświadczenia w terapii genowej, także używamy wirusów, które kodują te białka. Równie dobrze, jeśli białko Cas9 i sgRNA można też transfekować do komórek, to powodowałoby tylko przecięcie czegoś i później nie byłoby śladów takiego Cas9 w komórkach. Także są różne metody. Głównie bazuje do komórkach ludzkich i ewentualnych zastosowań u pacjentów jest to bazowane na wirusach. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby? Słuchajcie, korzystajcie, póki Mikołaj tu jest, bo on zaraz idzie do rodziny i tak wyjeżdża. Ale to ja donoszę głos. Czyli jak rozumiem, programowanie w sensie tak jakby wprowadzanie tych sekwencji, które chcemy wyciąć, odbywa się przez to sgRNA, tak? Tak. Czyli syntetyzujemy sobie odpowiednie sgRNA, które zawiera tę sekwencję, która będzie tam komplementarna, białeczko i w ten sposób. Dokładnie. I to jest takie proste, bo to wszystko bazuje na base pairing. Także bardzo łatwo jest to zaprojektować. Nie ma tam żadnej czarnej magii. Trzeba znać tylko. Jest bardzo proste. Tak. Znaczy w chwili obecnej jeszcze jest nie tak bardzo precyzyjne. Jest bardzo precyzyjne. Y-type Cas9 jest dużo bardziej precyzyjne niż cokolwiek wcześniej znaliśmy. A tej high fidelity Cas9. Genomu człowieka jest bardzo precyzyjne.
Tak, w porównaniu do wszystkiego, wszystko, oczywiście, żeby leczyć pacjentów, dobrze by było mieć jeszcze bardziej precyzyjne. Do badań jest to najbardziej precyzyjne, co kiedykolwiek mieliśmy w nauce. Ale w tej chwili jest, na ile ja wiem, być może, że ten postęp nastąpił w ostatnim czasie, niesamowity, ale istnieje niebezpieczeństwo, że nokauty mogą nastąpić nie tylko w genie docelowym. Oczywiście, ale... To wzbudza pewną obawę. Oczywiście. I to jest coś, dlatego ludzie próbują, naukowcy próbują znaleźć jeszcze bardziej specyficzne Cas9, czyli na przykład High Fidelity Cas9. I oczywiście do leczenia, to zależy, o jakich aplikacjach myślimy. Jeśli myślimy o aplikacjach na ludziach i na pacjentach, musimy bardzo dbać o to, żeby to było jak najbardziej specyficzne, jak się da. Jeśli mówimy o eksperymentach na liniach komórkowych, jest to najbardziej specyficzne narzędzie, jakie już mieliśmy. Będą raczej prace może w tym kierunku prowadzone, ażeby sgRNA wydłużyć jeszcze, żeby ono było bardziej specyficzne, żeby trafiało do celu. Są najróżniejsze, są białka, które są Cas9 z innych organizmów, które mają dłuższe PAM sequence. Mają 4 albo 5 zasad PAM sequence. I to powoduje, że one są dużo bardziej specyficzne. SGRNA zazwyczaj jest 20, nie mówię, że nie może. Ewolucja możliwe, że stworzyła coś takiego. Nie spotkałem się w literaturze z dłuższym niż 20 nukleotydów. CPF1 jest bardzo podobne. To, co jest zmienne, to jest długość PAM sequence. Oczywiście im dłuższa PAM sequence, tym mniej elastyczne jest to narzędzie. Tym ciężej jest zaprojektować w danym miejscu, gdzie się chce się przeciąć, ale to powoduje zdecydowanie zwiększenie specyficzności. Wszystko, co jest pokazane, to że ta PAM sequence musi być bardzo, bardzo specyficzna. Gdzieś tam w tych gazetach naukowych piszą o 40 jeszcze. Chciałbym się zapytać, ponieważ Kodrawo, pan nie szkodzi, ja jeszcze się ruszam trochę. Że jest w planach, czy być może już to się dzieje, reperacja genów ryzyka u dorosłych. Czy już takie próby były podejmowane w stosunku? Nie. No właśnie, bo no, to jest bardzo obiecujące. Nasze pytanie bardzo. No daj Boże, żeby się udało. Nie, to są plany, tak? Pierwsze eksperymenty to właśnie były z HIV i teraz myślę, że pierwsze to będzie właśnie sickle cell anemia u pacjentów, a żeby zrobić zmianę w całym organizmie ludzkim, w każdej komórce, trzeba. To jest też problem z dostarczeniem tego Cas9 do każdej komórki i to jest dużo bardziej problematyczne właśnie z dostarczeniem. Mamy ze względu na to, że to co wiemy z terapii genowej, to są organy, są miejsca, gdzie możemy dostarczyć wektory dużo prościej. No i na samym początku to zacznie się ta rewolucja w chorobach krwi, bo tam nie mamy problemu z dostarczeniem, tak? Możemy wziąć te komórki, naprawić te komórki i później dać pacjentowi z powrotem. Wtedy też nie mamy problemu, możemy sprawdzić bardzo dokładnie, czy mamy jakiś inny off-target effect, czy nie. Czy te komórki są poprawnie zreperowane. Tu też jest problem. Aktualnie nie mamy metody, żeby... Nie mamy tak efektywnych metod, żeby znaleźć bardzo małe frequency? Częstotliwość off-target effects. Znaczy ja jeszcze mam taką wizję, przepraszam, że ja dużo gadam tutaj, ale nauczyłem się. No. Trochę. Wystarczy jeden wykład mikrofonu. Wobec tego, że w tej chwili, powiedzmy, koszt sekwencjonowania genomu człowieka już jest $1000 amerykańskich, to ja mówię do studentów, że kochani, ja już tego nie doczekam, a szczególnie, przepraszam za, powiedzmy, wtrąd polityczny z naszym NFZ-em, ale będzie taka przyszłość, że każdy będzie miał swoją kartkę plastikową z chipem, tam będzie genom, sekwencja genomu, będziemy szli do lekarza pierwszego kontaktu, on będzie miał szparkę, do której się to będzie wkładać
i będzie mówił, na co zwrócić uwagę, prawda? Bo są jakieś choroby, oczywiście nowotworowe, determinowane mutacjami, w związku z tym czego unikać, jak się badać, ale w związku z tą technologią ja się spodziewam, że człowiek będzie mógł się udać tak jak z samochodem do warsztatu mechanicznego, żeby naprawić to, co ma popsute w sobie. Czy uważasz, że tego rodzaju perspektywa jest prawdopodobna, czy zupełna to jest iluzja? Miejmy nadzieję. Po pierwsze, sekwencjowanie genomu jest bardzo tanie, ale cały czas będziemy musieli w momencie chorób rakowych mieć dwie sekwencje. Sekwencję genomu, ale także sekwencję schorzenia rakowego, bo to się różni. Także to zawsze będzie i to są różne schorzenia, które są dużo bardziej heterogeneous. Heterogenne. Dużo bardziej heterogenne. I wtedy też musimy sekwencjować dużo głębiej niż normalnie. I wracając do naprawy. Jest to technologia, która może bardzo dużo, ale większość naszych chorób nie jest monogenetyczna. Jest bardzo niewielka część chorób, które są powodowane ze względu na mutacje na jednym genie. Większość chorób nie rozumiemy podstaw nawet, w jaki sposób one, co je powoduje. Także myślę, że jest jeszcze bardzo dużo fascynującej nauki, które... Tak, oczywiście, ale do naprawiania, do warsztatu jeszcze nie mamy schematu naszego samochodu, żeby to naprawić. Drodzy Państwo, ja chciałbym serdecznie podziękować Mikołajowi za to, że napisał niedawno do mnie i mówił, jest gotowy dać seminarium. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w zasadzie jest tą grupą ludzi, którzy kończyli naszą specjalizację. Spotykał się zawsze od lata, to Mikołaj był inicjatorem takich bożonarodzeniowych spotkań, gdzie już było o Chrystusie wspomniane. A teraz Mikołaj powiedział, że jest gotowy, dlatego że proszę zauważyć, a po prostu powinniśmy też to wykorzystywać. Oczywiście my jesteśmy z dala od, że tak powiem, tego medycznego zastosowania. Tak jak powiedziałeś, też jest pewien problem, bo mimo to, że to jest system wyjęty z prokariotów, to w zasadzie z nim niewiele się robi, bo wszystko poszło na eukarioty i na komórki ludzkie i na medycynę. Wracając do Jacka, co stwierdził, to Jacek to robi tak jak z tymi nowoczesnymi samochodami. Tam już jest absolutnie wszystko zrobione, tylko jak coś nawali się, to koniec. W zakładzie mówią, złomowo. Trzeba się podłączyć do komputera. Tak, że trzeba to złomować. Więc już nie zadajmy tych, znaczy ja niech można by było kontynuować, bo jest wiele metod edytowania DNA, prawda? Jest to ta, która jest chyba w tej chwili najbardziej taka otwarta. Troszeczkę mnie, proszę zauważyć, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy w stanie to w tej chwili robić. 3 lata temu zaczął się boom, jeśli chodzi o tą technologię. Ona jest 20 do 40 dolarów, w sensie, tak jak powiedziałeś, to są do 4000. Więc ten nowy sposób inżynierii genetycznej otwiera absolutnie jakieś takie normalne dostęp prawie wszystkich, którzy są w stanie to robić. Przeraża mnie ten CRISPR Babies, ale to jest oddzielna sprawa. Niemniej sam ostatnio spotkałem się z przypadkiem bardzo rzadkiego takiego przypadku, powiem, choroby genetycznej, gdzie rodzice zupełnie nie wiedzieli, co robić i świat też nie wiedział, co robić, bo to jest zanotowane prosto parę przypadków. No takie coś się dzieje, to tutaj jest pole do działania. Ale wracajmy do tego najważniejszego. Mikołaj, gratulujemy po pierwsze sukcesy, które masz, po pierwsze
Ja nie wiem, czy gratuluję, ale ja chciałbym, żeby Państwo ściągnęli od Mikołaja tę pasję, którą on prezentuje, mówiąc o swojej tematyce. I tak, proszę Państwa, życzymy Mikołajowi, żeby nadal rozwijał się w tych obszarach, w których jest, tylko nie pracuj nad tym wełniastym mamutem, bo to jest może i fajne. Podziękuję Mikołajowi.